Witam serdecznie wszystkich słuchaczy TOK FM w sobotę, trochę po 17, 10 minut po 17. Robert Bernatowicz, zapraszam na program Archiwum Roberta Bernatowicza. Dzisiaj będziemy mieli szczególnego, specjalnego gościa. O tym za chwilę, bo najpierw wrócę do tego, proszę Państwa, co działo się tydzień temu. Mianowicie, nie wiem, czy wszyscy Państwo słyszeliście tę audycję. Była taka sytuacja, że zrobiliśmy eksperyment. Pojechaliśmy pod Warszawę, spróbowaliśmy przywołać kule Orbs. Ja o tym wielokrotnie mówiłem w trakcie programu. Są to dziwne kule, które wychodzą na zdjęciach. Początkowo to było brane po prostu za jakieś błędy fotograficzne, za jakieś naświetlania. Z czasem okazało się, że to jest coś, co towarzyszy człowiekowi w każdym miejscu, każdego dnia, co czasami przylatuje większą grupą. I tak naprawdę jest wielką, wielką zagadką. Ja uznałem, że będzie interesujące, żeby zrobić taki eksperyment. To było tuż po 18, kiedy wyruszyliśmy spod radia TOK FM, spod redakcji, w takie specjalne miejsce pod Warszawę, gdzie kiedyś powstały kręgi na trawie. I tam uznaliśmy, że jest miejsce wyjątkowe, jeżeli coś miałoby się stać, to właśnie tam. Sami mieliśmy kilka aparatów fotograficznych, mieliśmy aparaty cyfrowe, mieliśmy też aparaty zwykłe. Na nasz apel, ponieważ zaapelowałem do słuchaczy o to, żeby przyjeżdżać do radia TOK FM, jeżeli ktoś ma aparat cyfrowy i samochód, odpowiedzieli słuchacze. Teraz połączę się z jednym z nich, panem Piotrem Żółkosiem. Halo? Halo? Witam panie Piotrze serdecznie. Witam panie Robercie. Dziękuję bardzo, że odpowiedział pan na nasz apel i zjawił się pan. Jak to się stało, że pan usłyszał, że poszukujemy osób z aparatem cyfrowym? No, połączyłem radio, to często słucham tego radia właśnie. I słucham, że coś ciekawego właśnie jest, no i przyjechałem. No i nie żałuję. To bardzo się cieszę. Panie Piotrze, ja tutaj mamy taką sytuację, że musimy opisać słuchaczom to, co się stało, więc ponieważ tutaj oczywiście będą musieli tylko wierzyć naszej relacji, no nie mają wyjścia, ale trzeba przyznać, że powiedzmy najważniejszą rzecz. Udało nam się sfotografować kulę, a pan sfotografował tę kulę po raz pierwszy. Tak, tak. Znaczy, zobaczyłem dopiero pierwszy raz, ale z tego co pan widzę, to już było kilka razy takich projektów. Panie Piotrze, jak pan ocenia ten eksperyment? Nie, niesamowite. Coś w tym jest. Drodzy Państwo, tutaj jedno wyjaśnienie dla wszystkich słuchaczy. Otóż jak to wyglądało, my pojechaliśmy na to pole, o którym Państwu wspomniałem, ustawiliśmy laptop, z laptopa były emitowane bardzo szczególne mantry tybetańskie, które według wszelkich znaków na niebie i ziemi jakoś przywołują te kule. Dlaczego? Nie pytajcie mnie Państwo o to, bo nie wiem. Także ustawiliśmy pewne symbole, które mieliśmy przygotowane i początkowo nic na zdjęciach się nie pokazywało. Wszyscy uczestnicy eksperymentu zaczęli robić zdjęcia i nagle jeden z moich kolegów z Fundacji Nautilus powiedział jest. I okazało się, że jest kula na zdjęciu. Przypominam, że mamy połączenie z panem Piotrem Żółkosiem. Panie Piotrze, na ilu zdjęciach u pana wyszły kule? Na 15 na pewno. Bardzo dużo tego było. Na 15 zdjęciach? To najmniej. Nawet nie liczyłem, ale sporo było tego. Jak pan po tym eksperymencie ocenia? Czy mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest godne tego, żeby zajęli się nim naukowcy? Tak, tak, bardzo godne. To jednak trzeba to jakoś wyjaśnić, bo jest bardzo dużo tego i na różnych rzeczach wychodzi. Bardzo dziękuję za połączenie. To był Piotr Żółkoś, słuchacz TOK FM, który odpowiedział na nasz apel. Przyjechał, pojechaliśmy, udało się. Proszę Państwa, ja jeszcze raz powtarzam, tymi sprawami nie powinni zajmować się pasjonaci. Tymi sprawami powinni zajmować się naukowcy, a że jeszcze w tej chwili ludzie w to nie wierzą, że jeszcze naukowcy się obawiają, to po prostu jest wielka szkoda, ale to się kiedyś zmieni. Drodzy Państwo, słuchacie TOK FM Archiwum Roberta Bernatowicza. Drodzy Państwo, mam ogromną przyjemność przedstawić mojego gościa, no człowieka legendę, jeżeli chodzi o sprawy życia po śmierci. Gościem TOK FM i mojego programu Archiwum Roberta Bernatowicza jest pan Bruce Moen, który przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych. Hello, Bruce.
Halo. Proszę Państwa, będziemy tutaj starali się dokonać cudów, żeby przetłumaczyć to, co Bruce będzie mówił. Tłumaczyć będzie pani Asia Mądrzak. Witam. Jest z nami także Sebastian Minor z Fundacji Fenix. Dobry wieczór Państwu. I zaczniemy od próby. Będziemy próbowali tutaj tak robić, że drodzy Państwo, jeżeli macie pytania, mam nadzieję, że będziecie mieli pytania, my te pytania najpierw będziemy tłumaczyli dla Brusa, a potem będziemy tłumaczyli samego Brusa. Zobaczymy, takiego eksperymentu jeszcze nie robiliśmy, ale skoro w naszym studiu jest Bruce Moen, to myślę, że warto jest coś takiego przeprowadzić. Ja może zadam pierwsze pytanie. Najpierw, proszę Państwa, jeszcze ogłoszę, że czekamy na Wasze telefony 022 555 30 40. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 022 555 30 40. Naszym gościem jest Bruce Moen. Czy zawsze Pan wierzył, kiedy Pan uwierzył w to, że jest życie po śmierci? Tutaj jedna uwaga do pani Asi. Proszę mu głośno mówić po prostu, dobrze? Bo to będzie chyba najłatwiejsze. I began actively exploring to determine whether there was such a place in 1991. W 1991 roku zaczęłam już świadomie, aktywnie poszukiwać takich przestrzeni. Mhm. A czy coś pana przekonało do tego, że życie nie kończy się w momencie śmierci? Was there anything that convinced you that life doesn't end when your body dies? Yes. For the first 3.5 years that I explored, I was convinced that I was making it all up. I was making up all the evidence that I found. Tak, przez pierwsze 3 lata moich badań byłam głęboko przekonany, że wszystko to, co postrzegałem, było moim wymysłem. Mm-hmm. And then one of the deceased people that I communicated with gave me information that I had no way of knowing except by communicating with her. I później zdarzyło się tak, że jedna ze zmarłych osób, z którą się skontaktowałem, przekazała mi informacje, których nie mogłam uzyskać w żaden inny sposób. I didn't take this as proof the afterlife exists, but as evidence that this woman still existed after death somewhere. Nie był to dla mnie dowód na to, że życie po życiu naprawdę istnieje, jednak przyjąłem, że ta kobieta, z którą się skontaktowałem, musiała przetrwać swoją śmierć. A czy nie obawiał się pan, że uległ pan jakiemuś złudzeniu, że tak naprawdę nie kontaktował się pan z kimś zmarłym, tylko, nie wiem, z podświadomością? Didn't you have such a feeling that maybe you were making contact with your subconscious instead of someone who was deceased? Yes, I, for the first 3.5 years, I was convinced that's all I was doing. Tak, przez pierwsze 3.5 roku byłem przekonany, że właśnie to robiłem. But as I continued to make contact and communicate, there were some people that I contacted and communicated with that gave information that was verified as accurate by someone who knew the deceased before they died. Jednak później bywało tak, że zmarłe osoby, z którymi się kontaktowałem, tak jak już wspomniałem, przekazywały mi informacje, które były w dalszej kolejności potwierdzone przez bliskie im osoby, ciągle jeszcze żyjące. No i to mnie przekonało. I was still not certain that I wasn't making it up, but at least I was fabricating accurate information. Czyli może nie do końca jeszcze wierzyłem w to, że nie były to moje wymysły, ale wiedziałem, że coś w tym jest. Napisał pan wiele książek poświęconych podróżom do życia po śmierci, na przykład. Tymczasem sytuacja jest taka, że większość ludzi po prostu nie wierzy. Absolutnie jest przekonanych, że życie kończy się w momencie śmierci. But there are many people who just don't believe. They are convinced that our life ends. Jakby pan ich przekonał? Czy ma pan jakiś sposób na to, żeby ludziom wiarygodnie powiedzieć, słuchajcie, życie trwa dalej? Do you have any way of convincing them that the life doesn't end? I would say no. Mm-hmm. Powiedziałbym, że nie mam takiego sposobu. And I would say that nothing that I say or do or write in a book should convince anyone. I nie chciałbym, żeby to, cokolwiek mówię, piszę w swoich książkach, przekonało kogokolwiek. But I can teach people to be able to explore on their own, to gather their own evidence
and come to their own conclusion based on their own evidence. Natomiast uczę ludzi, aby w trakcie własnych poszukiwań, własnych badań dochodzili do własnych wniosków, odnajdywali poszlaki, które pomogłyby im w to uwierzyć. Proszę Państwa, słuchacie TOK FM. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest Bruce Moen. Sebastian Minor jest z nami. Sebastian, możesz w kilku słowach powiedzieć, kim tak naprawdę jest Bruce Moen dla środowiska ludzi zajmujących się problemem życia po śmierci? Bruce'a Moena możemy uznać za kontynuatora poszukiwań i odkryć nie tylko na tej planecie, ale i w światach subtelnych. Można go spokojnie dołączyć do grona tak wielkich postaci jak Raymond Moody, Robert Monroe, czy też wcześniejsi poszukiwacze. W tej chwili Bruce jest chyba jedynym ekspertem w tej dziedzinie, który upowszechnia tą wiedzę w trakcie swoich warsztatów, wykładów. Jest w Polsce już kolejny raz i według mnie jest to całkowicie autentyczny sposób prowadzący do uzyskania metody dla każdego z nas, żeby przekonać się o tym, że świat niefizyczny jest tak samo realny jak ten, w którym tu żyjemy i że możemy utrzymywać obustronną komunikację między tymi światami. Proszę Państwa, jest wyjątkowa okazja. Możecie zadać pytanie dla Bruce'owi Moenowi. Jeżeli macie takie pytanie, jeżeli czytaliście jego książki, czekamy na Wasze telefony. 022 555 30 40. Jeszcze raz powtórzę numer. 022 555 30 40. Mam pytanie do Bruce'a związane chyba z bardzo znanym urządzeniem, które u nas się nazywa transkomunikatorem. Chyba dobrze mówię, prawda? Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, urządzeniem do kontaktu ze światem zmarłych. Jak to urządzenie wygląda, jak ono działa? How does the device work? And how does it work? Or what does it sound like? That's the question. Czy chodzi o to, jakie dźwięki się wydobywają? Chcę, żeby pan opisał. Po prostu opisał, jak to wygląda. At this point it's a prototype. To jest na razie prototyp. It's probably the sixth prototype in the series of its development. W trakcie, od momentu, kiedy zaczęliśmy nad tym pracować, jest to już szósty model takiego prototypu. And it's a device that uses, we might say, the aura of a human being. Urządzenie to posługuje się aurą istoty ludzkiej. As part of the, in electronics terms, the transducer of information from the non-physical world to the physical world. Broadcaster receiver. Czyli używa aury, naszej aury, jako przekaźnika pomiędzy światem fizycznym a niefizycznym. Czy każdy może skorzystać z tego urządzenia, czy czasami jest jakieś specjalne zdolności? May anyone use such communication, or do you have to have special abilities? The goal of the development is so that any person will be able to use the device. Naszym założeniem, celem jest, aby każdy był w stanie używać przekaźnika. Essentially, take it home, plug it in, and begin to speak with their own deceased friends and relatives. Czyli, żeby sobie wziął go do domu, włączył do kontaktu i po prostu zaczął rozmawiać ze swoimi bliskimi, których już nie ma tutaj. And ask them questions and continue until they have convinced themselves this is who they're really talking to. I zadawał im pytania aż do momentu, kiedy będzie pewien, że faktycznie porozumiewa się z nimi. The deceased person's voice will come out of a loudspeaker so it can be heard by anyone listening or recorded. Głos zmarłej osoby wydobywa się przez głośniki, także może być słyszany przez więcej osób, może być nagrywany. At this point, the voice of the person would not be recognizable as that person's voice. It sounds very robotic. Jednak ten głos nie jest charakterystyczny oczywiście dla głosu tej osoby. Trochę tak brzmi jak automatycznie. Mhm.
Bardzo zaciekawiła mnie sprawa tego urządzenia. Wrócimy za chwilę do tej sprawy, ale mamy telefon. Tutaj poproszę panią o założenie słuchawek. Zadzwonił do nas pan Leszek z Łodzi. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana Moena. Tak, słuchamy. Ponieważ ja literaturę tego właśnie drążącą ten temat dość dobrze znam, no bo czytałem i jego książki, i Roberta Monroe, no i wiele innych, oczywiście doktora Modi. Ja mam pytanie, jaki on ma stosunek do tak zwanej wizji na łożu śmierci. Wizji, ale to są, mówi pan... To są przeżycia śmierci klinicznej, które ludzie opisują. Czyli do śmierci klinicznej mówię. Tak, tak, bo ja mam pewien argument, dość taki, wydaje mi się, który podważa te wizje i chciałbym skonfrontować. Czyli to proszę się jeszcze nie rozłączać. Tak, oczywiście, będę dobrze. Tego. Is the question about near-death experience? Yeah. Yes, yes, exactly. And the question is, do I believe this is possible? What do you think about it, yeah, in general? I would say that I'm convinced that near-death experiences can be real. Jestem przekonany, że zjawisko śmierci klinicznej może być autentyczne. There is ample evidence that a person can be physically asleep, but mentally awake and observe at a distance from their body. Są silne takie poszlaki, które przekonują o tym, że osoba może być fizycznie, może spać fizycznie, a natomiast mentalnie być aktywna i obserwować swoje ciało z odległości. The individual's description of what they see will always be colored by their beliefs. Oczywiście opisy tego zjawiska przez osoby, które doświadczyły śmierci klinicznej, będą zawsze trochę podkolorowane przez ich przekonania. In simple terms, a Buddhist in a near-death experience may perceive Buddha. Także po prostu na przykład buddyści podczas śmierci klinicznej mogą widzieć Buddę. A Christian may perceive Christ. Natomiast chrześcijanin zobaczy Chrystusa. But we could say that some being is there communicating. Ale będzie to wskazywało na to, że jest tam jakaś istota, która się z nimi porozumiewa. To w takim razie ja mam pytanie, czy ten tunel i to światło, które ludzie opisują, jest czymś realnie istniejącym, czy to są tylko ich wyobrażenia? It's a commonly reported experience. Bo to jest powszechne zjawisko, powszechnie opisuje się takie coś. I don't know much about the tunnel, but I could speak to my beliefs about the light. Nie wiem za dużo o tunelu, natomiast jeżeli chodzi o światło, to ja również w to wierzę. From my experience, people who are living after death sometimes appear as a light. Według mnie, z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które przetrwały śmierć fizyczną, często pojawiają się jako światło. And in my experience, when someone is dying, a person always comes to meet them and assist them. I wiem, że kiedy jakaś osoba umiera, zawsze zjawia się ktoś z tamtej strony, żeby im pomóc i przeprowadzić. I bardzo często ta istota postrzegana jest jako światło. Zobaczymy, co na to nasz słuchacz, który cały czas jest z nami. Pan Leszek? Jestem. Ja to wszystko znam. Wiem, że zależnie od przekonań religijnych pojawiają się różne postaci. Natomiast w tych relacjach brakuje mi jednej bardzo istotnej rzeczy. Brakuje mi relacji kogoś, kto powiedzmy od urodzenia jest niewidomy. Jak on by ewentualnie zobaczył światło, jakby zobaczył postać, nie bardzo po prostu mogę sobie to wyobrazić. Od razu panu mówię, że z racji tego, że przeczytałem prawie wszystkie książki, wielokrotnie trafiałem na relacje osób, które były niewidome i przeżyły śmierć. Tak. I pierwszy raz zobaczyły świat i rzeczywiście takie są relacje. Co więcej, tutaj może uprzedzę Bruce'a Mana, ale też panu dodam, że mamy relacje ludzi, którzy w momencie śmierci klinicznej przenieśli się na przykład na dach budynku. Tak, znam to. I tutaj jest tak, tutaj jest bardzo trudno, jest to zbić, ale powiem szczerze, naprawdę z ludźmi, którzy byli od urodzenia niewidomi, też takie relacje się zdarzały. Tutaj Sebastian Minor poprosił o głos. Jest też
też książka na ten temat w języku polskim badacza, lekarza nazwiskiem Melvin Morse, który badał wyłącznie doświadczenia dzieci, zwłaszcza właśnie niewidomych, i wielokrotnie spotykał się z bardzo precyzyjnymi opisami i sali operacyjnej, i wszystkich szczegółów, których dzieci nie mogły widzieć w żaden inny sposób, jak tylko będąc poza ciałem. No to bardzo się cieszę, ponieważ do tej pory był to argument, którego nie potrafiłem zbić, bo przeciwnicy wiary w te zjawiska mówili, że ludzie opisują to, co powiedzmy gdzieś tam widzieli, czyli powiedzmy teoretycznie ktoś, kto od urodzenia nie widzi, nie będzie miał żadnej wizji, bo podobno ludzie niewidomi od urodzenia nie mają snów. To już może pan teraz to zupełnie torpedować, ten argument. Bardzo dziękuję, to był pan Leszek z Łodzi. Przypomnę, że słuchacie TOK FM. Dzisiaj gościem jest wyjątkowa postać, Bruce Moen, autor książki chociażby Podróże do życia po śmierci, a my mamy kolejnego słuchacza. Jeszcze tylko podam numer telefonu, pod którym czekamy na wasze pytania albo opinie o naszym temacie i naszym gościu. 022 555 30 40. I mamy połączenie z panią Renatą z Warszawy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Ja mam takie pytanie, jak to się ma wszystko do reinkarnacji? W jakimś czasie, załóżmy, dusza się inkarnuje, a ja chcę z nią nawiązać kontakt, a ona już funkcjonuje w jakimś innym ciele. Co się wówczas dzieje? Bardzo ciekawe pytanie. Sam jestem ciekaw, bo ja też tym się kiedyś zajmowałem. No właśnie. I would start by saying that I have friends who describe visiting a person who has reincarnated. Mam przyjaciela, który opisał kontakt z osobą, która już reinkarnowała. These are people who do the same kind of work I do. To są ludzie, którzy zajmują się tymi rzeczami, co ja. That is not within my personal experience, however. I jednak muszę podkreślić, że to nie jest moje osobiste doświadczenie. But in what I've come to understand, we exist both as a physical being and as something we call our higher self. Ale wiem o tym, że istniejemy zarówno jako istoty fizyczne, jak i w większym wymiarze możemy nazwać to, czym jesteśmy, wyższym ja. And essentially you could contact me either as a physical being or as my higher self. I tak na przykład pan mógłby się skontaktować ze mną jako z istotą fizyczną, albo też z moim wyższym ja, ze mną jako wyższym ja. And at the level of the higher self, it would not matter whether I was incarnated or not. I z punktu widzenia wyższego ja nie ma żadnego znaczenia, czy reinkarnowałem, czy nie. Ale czy spotkałem się z taką opinią osoby, która zajmuje się egzorcyzmami, że jest bardzo niebezpieczne w momencie, kiedy na przykład grupa ludzi nieodpowiedzialnych, bo tak to trzeba nazwać, wywołuje duchy i wywołuje ducha osoby, która no, właśnie się inkarnowała, czyli żyje na ziemi. Czy spotkał się pan z taką sytuacją, że w tym momencie można taką osobę zabić, fizycznie żyjącą na ziemi? I have no knowledge about that. Nic o tym nie wiem. I wouldn't expect that you could. No nie podejrzewam, żeby to było możliwe. Jasne. Proszę państwa, przypomnę, że czekamy na wasze telefony 022 555 3040. Przypomnę, kto jest w studiu. Moimi gośćmi są głównym gościem Bruce Moen, a także Asia Mądrzak, która tłumaczy z nami, oraz Sebastian Minor z Fundacji Fenix. Chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do tego transkomunikatora. Jak te próby wyglądają? To znaczy, jakie informacje udaje się uzyskać w ten sposób? At this point, there have been two things that show us we're on the right track of development. Są takie dwie rzeczy, które wskazują na to, że jesteśmy na dobrej drodze. The device receives sounds that you could, while not clearly understandable as voice, can be understood.
Przekaźnik pozwala nam usłyszeć głosy, które być może nie możemy tego określić jako słowa, zdania, które byśmy mogli zrozumieć. These are small successes that show that technology is developing along the right path. Ale to są takie nasze małe sukcesy, które wskazują na to, że technologia rozwija się w odpowiednim kierunku. For example, in the most recent prototype, there were two things that occurred that come under this category of small things that show we're on the right path. I tak na przykład w naszym ostatnim prototypie pojawiły się takie dwie rzeczy, które właśnie wskazują na to, że wszystko rozwija się w dobrym kierunku. During two sessions of testing that lasted approximately one hour. Także podczas ostatniej sesji, kiedy testowaliśmy urządzenie, to trwało około godziny. We could hear what sounded like someone talking, but like they were talking on the other side of a wall. We couldn't understand all the words, but we could tell it was talking. Słyszeliśmy głos, z tym, że głos ten dobiegał tak jakby zza ściany. Nie słyszeliśmy dokładnie, co było mówione, natomiast głos był słyszalny. And this talking went on continuously, non-stop, with absolutely no breaks, not even to take a breath, for 30 minutes at a time. I był to tak, ten głos dobiegał bez przerwy przez 30 minut. Nie było tam nawet malutkiej przerwy między. We are always suspicious that perhaps we're picking up a radio station or some noise. Cały czas podejrzewaliśmy oczywiście i podejrzewamy, że być może odbieramy jakąś stację radiową albo po prostu hałasy. But such continuous talking without a break for even a breath or a commercial break or music doesn't qualify as a radio station. Ale taki ustawiczny, słyszalny głos, nawet bez przerwy na oddech ani na reklamę, raczej nie wskazuje na to, żeby to była stacja radiowa. Two witnesses in the room heard the word hello repeated continuously for stretches of 2 to 3 minutes. Dwie osoby, które były tego świadkami, słyszały słowo hello powtarzane bez przerwy przez około 2-3 minuty. Similar to if you were saying testing 1, 2, 3. To test. Podobnie tak jak mówimy raz, dwa, trzy, żeby przetestować urządzenie. Proszę Państwa, dajmy teraz szansę słuchaczom. Na chwilę zadzwonił do nas Pan Mariusz z Poznania. Halo. Witam. Witam Pana, słuchamy. Ja mam pytanie, w jaki sposób by zakwalifikował nasz gość takie zdarzenie. Przed laty miałem wypadek, konkretnie. Rower czołowo z samochodem i, co ciekawe, po uderzeniu w samochód, tego już nie pamiętam, pamiętam jak się obudziłem, z tym, że w międzyczasie była sytuacja taka, że ja miałem odczucie, do dzisiaj pamiętam, że nie zostałem tam wpuszczony, ja mam coś do zrobienia, tak mi zostało powiedziane. I od tego momentu moje życie się diametralnie zmieniło na korzyść. Ale zmieniło się, bo się pan zmienił, czy w jakim sensie się zmieniło? Zmiana drogi. Zmiana drogi i na korzyść. Dobrze. Chce pan poznać opinię Brusa dokładnie o pana przypadku? Jak by pan to widział i skąd się wzięło właśnie to, że ja cały czas wiem, że nie zostałem wpuszczony i są momenty takie, kiedy ja ewidentnie odczuwam, że istnieje coś takiego jak pomoc. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozmowałem. What you describe is one of the things that many people point to when they suggest that near-death experience is real. To, co pan opisał, jest bardzo podobne do opisów innych osób i wskazuje na to, że jest to faktyczne przeżycie śmierci klinicznej. Especially aspect that your life changed, became beneficial, and you seem to be getting help. Zwłaszcza fakt, że życie pana się zmieniło na korzyść i odczuwa pan pomoc. It sounds to me like in this accident you may have been close to dying. Wygląda na to, że w trakcie tego wypadku mało co pan nie zginął. But that you still have things to do here on the earth. Ale ciągle ma pan coś tutaj do zrobienia, tak jak pan wspomniał.
and someone took the opportunity of your accident to remind you of this. I ktoś wykorzystał fakt tego wypadku, żeby panu o tym przypomnieć. Something in your beliefs changed. Coś w pana przekonaniach się zmieniło. And the change in your beliefs allowed your perception to be more open. I ta zmiana przekonań pozwoliła panu poszerzyć postrzeganie, percepcję. Now that your perception is more open, you more easily receive what we might call influence from your non-physical friends. I teraz, kiedy widzi pan więcej, o wiele łatwiej dostrzegać te wpływy od niefizycznych przyjaciół. This is quite common for near-death experience. To jest bardzo powszechne, jeżeli chodzi o śmierć kliniczną. W takim razie ja mam kolejne pytanie dotyczące tych istot, o których mówimy, które towarzyszą nam w momencie śmierci. Czy to są osoby zmarłe, czy to są w ogóle jeszcze jakieś inne istoty? Na przykład religia chrześcijańska mówi o aniołach. Czy coś takiego funkcjonuje w tym świecie? From my own experience, I would say that the people who come, first of all, I call them helpers. Teraz powiem o tym, co wiem z własnego doświadczenia. Te osoby, które przychodzą, nazywam pomocnikami. I use this simple term because they may include what you would call an angel, or a guide, or a guardian angel. Używam tego prostego terminu, ponieważ w nim zawiera się wszystko właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli anioły, anioły stróże. The ones who meet us as we die may be someone we knew who has died before us. Również osobą, która wita nas w momencie śmierci, pomaga w przejściu, może być ktoś, kogo znaliśmy przed śmiercią, a zmarł wcześniej, przed nami. Often this is a family member or a close friend. Często jest to członek rodziny albo bliski przyjaciel. I know that there are also times when those who come to meet us were not necessarily people we knew during our lifetime, but we may have known them in previous lifetimes. Zdarza się też, że nie znaliśmy tych osób za obecnego życia fizycznego, ale mieliśmy z nimi do czynienia w naszych poprzednich wcieleniach. A w paru książkach jest mowa także o przewodniku duchowym. Kim jest ta postać? Kto to jest? I'm glad you asked that question. Cieszę się, że zadał pan to pytanie. Because on this trip to Poland, we just finished the first two presentations of a brand new workshop that deals with this very issue. Ponieważ podczas tej wizyty w Polsce właśnie skończyliśmy dwie serie warsztatów zaawansowanych, które były po raz pierwszy prowadzone i dokładnie dotyczą przewodników duchowych. I would say that what I classify as a personal spiritual guide is really a part of me. Muszę powiedzieć, że to, co zaliczam do osobistego przewodnika duchowego, tak jakby jest naprawdę częścią mnie. And that this part of me is an individual expression of my higher self. You might call it higher self or greater self. Mm-hmm. I jest to po prostu takie jednostkowe przejawienie się części mojego wyższego ja. There may also be what we would classify as higher spiritual guides from sources above there, you might say. But for most of us, I would say these personal spiritual guides are from our own higher self. Może mogą być też oczywiście jakieś przewodnicy duchowe duchowi z wyższych poziomów niż nasze wyższe ja, ale głównie właśnie według mnie pochodzą z wyższego ja. Mamy pytania od słuchaczy. Zacznijmy może od pytania, które tutaj nasza dzielna ekipa, którą teraz pozdrawiam za szybą, odebrała. Co pan sądzi o komunikacji z duszami zwierząt? Jest to pytanie od naszego słuchacza. There was a time when I would have said what I was told to believe, animals have no soul and no afterlife. There was a time. Jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym, że zwierzęta po prostu nie mają żadnej duszy. Wtedy w to wierzyłam. But a number of workshops, in a number of workshops, people have spontaneously made contact with animals and communicated with them after the animal had died.
Jednak podczas wielu z moich warsztatów ich uczestnicy spontanicznie nawiązywali kontakt z duszami zwierząt i były to dusze zwierząt, które już nie żyły. In some cases communicated with the animal to get information from the animal that was then given to the owner and verified as accurate. W kilku przypadkach zdarzyło się, że podczas tego kontaktu dusza zwierząt przekazywała informacje, które potem mógł zweryfikować ich właściciel i były potwierdzone. So due to my own experience, I had to change my beliefs. Także zmieniłam przekonania na podstawie własnych doświadczeń. Proszę Państwa, takie rzeczy tylko w TOK FM po 17 w sobotę. W sobotę mamy słuchaczkę z Łodzi, panią Julię. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Ja chciałabym powiedzieć swoje doświadczenia, ponieważ modlę się za osoby zmarłe, ogólnie w ogóle modlę się za zmarłe osoby i w nocy, tak w różnych godzinach, 13, czasem, znaczy pierwsza w nocy, czwarta, piąta, przychodzą osoby w ten sposób, że albo przez pukanie do drzwi, albo dzwonek do domofonu, albo do telefon. Mhm. I ja wiem, że ja się mam za te osoby modlić. Czy pani ma jakieś pytanie do Brusa? W jaki sposób jeszcze bym mogła tym zmarłym pomóc? Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. W jaki sposób można jeszcze takim zmarłym pomóc? First, I would say that very often for someone who is sensitive enough to be aware of deceased people, you will tend to get visits from them. Muszę na początku zaznaczyć, że większość osób, która jest na tyle wrażliwa, żeby móc postrzegać wokół siebie osoby, które zmarły, zwykle właśnie tak się będzie działo, one będą się jej pokazywać. And maybe you can comment about this, but I would say that perhaps many of those who come are confused. They don't know what's happened to them. They don't know what to do. Would that be a fair statement? Mm-hmm. I tutaj no być może będzie pan What's your reply? No. It's sounds good. Że te osoby właśnie zmarłe, które przychodzą, są tak zagubione, że chcą dowiedzieć się, jeżeli widzą, że są zauważane przez kogoś, chcą się dowiedzieć, co się z nimi dzieje, uzyskać jakąś informację. Ale czy to ja jeszcze tutaj kontynuując pytanie słuchaczki, czy to oznacza, że te osoby nie dotarły do światła? Ich komunikowanie się z człowiekiem jest ostrzeżeniem, jest czymś niedobrym? When they communicate with humans, is it something bad, some kind of warning? I would say that we're talking about people who are what I call stuck. Tutaj mówimy o osobach, które ja nazywam osobami, które utknęły. Sometimes when a person dies, for some reason they are not aware of the helper who comes to them. Bardzo czasami zdarza się, że w momencie śmierci osoba taka nie jest świadoma, nie widzi pomocnika, który przychodzi. Very often they do not even know that they are dead. A bardzo często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli. From their perspective, you could think of it as them being trapped in a dream. I z ich punktu widzenia możemy to postrzegać jako takie utkwienie we śnie. And they need someone's assistance to help them get out of the dream, to understand what's happened and understand that they can go to a better place. I wymagają, oni potrzebują czyjejś pomocy, żeby wyrwać się z tego snu, zrozumieć, co się stało i przedostać do innego miejsca. One of the simplest ways to do this for the listener and anyone else. I teraz takim najprostszym sposobem, żeby im pomóc, dla pani, która dzwoni, dla każdej innej osoby. You may have heard many times we must send them to the light. Pewnie słyszeliście wiele razy, że musimy wysyłać ich do światła, w kierunku światła. That light is a person, it's a helper or a guide. A to światło to właśnie osoba, pomocnik albo przewodnik. And so if you address the ghost who's knocked at the door and say, look for a light, there is someone in the light who wants to speak to you. Także jeżeli odpowiemy tym osobom, które pukają do naszych drzwi, proszą o pomoc, powiemy im, żeby kierowały się w kierunku światła, bo tam jest ktoś, kto chce z nimi porozmawiać.
the person who is in the light, the helper, will then more easily be able to communicate with them, and the person in the light will take them where they need to go. Wtedy pomocnikowi będzie o wiele łatwiej nawiązać z nimi kontakt i pomóc im w przemieszczaniu się. Proszę Państwa, słuchajcie, Talk FM. Przypomnę, że naszym gościem jest Bruce Moen. A ja proponuję kolejne pytanie. Tym razem zadzwonił do nas pan Mirek z Zabrze. Halo? Halo? Tak, słuchamy pana. Więc ja bym się chciał zapytać, jak nasz gość odniesie się do takiej kwestii, że po śmierci świadomie odmawiamy przyjęcia pomocy właśnie od tych istot. Po prostu nie mamy na to ochoty. Uznajemy, że sami sobie damy radę. Co wtedy? Dobrze, przypomnę jeszcze numer telefonu 022-555-3040. Pytanie zostało przetłumaczone. Słuchamy. What happens? A lot depends on what you believe will happen. Zwykle bardzo wiele zależy od tego, w co wierzymy, co się wtedy wydarzy. We might say that what you believe about what will happen after you die creates a dream that you may enter upon death. Tutaj mogę powiedzieć, że to w sposób nasze wyobrażenia o tym, co nas czeka po śmierci, faktycznie kreuje tą przestrzeń, w której się znajdziemy. But if you're open-minded enough to be willing to examine any experience that happens. Ale jeżeli mamy na tyle otwarte umysły, że otworzymy się na każde doświadczenie, na wszystko, co się zdarzy, and aware enough to think rationally, jesteśmy na tyle świadomi, żeby myśleć racjonalnie, I would say that's a pretty good place to be. Powiedziałbym, że to całkiem niezłe miejsce, w którym można się znaleźć. Far better than following someone else's belief about where you should go. O wiele lepsze niż podążanie za czyimiś przekonaniami na temat tego, gdzie powinniśmy się znaleźć. Myślę, że słuchacz jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, ale mamy wiele telefonów. Może teraz spróbujmy panią Marię z Krakowa wywołać. Halo? Jestem. Tak, słuchamy panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zadać pytanie. Co oznacza widzenie słońca pulsującego podczas modlitwy w ogóle w dużym zgrupowaniu modlących się? A czy pani miała taką wizję? Tak, tak. I to nie tylko jest ja, ale wiele osób, które uczestniczyło, bo ja konfrontowałam. Czy pani to widzi, to co ja widziałam? Dobrze, dziękujemy bardzo. This is something that is not within my own personal experience. Ja sam nigdy nie doświadczyłam takiego zjawiska. If I had to say what I believe happens, I would say the praying shifts you to an alternate state of consciousness. Jeśli miałbym tutaj mówić o tym, co wierzę, że się wydarzyło, to modlitwa może nas przenieść w jakiś inny wymiar świadomości, in which perception of such things is possible. W którym postrzeganie takich rzeczy jest możliwe. But I have no personal experience, so I really can only give an opinion. Ale mogę tylko wyrazić taką opinię, ponieważ, tak jak powiedziałam, nie doświadczyłam tego. Dziękuję bardzo. I kolejny słuchacz, pan Andrzej z Warszawy. Halo? Tak. Tak, słuchamy pana. Ja mam pytanie takie. Czy w czasie kontaktów pana Moena, jego badań z tymi duszami, które tam się znalazły w innej przestrzeni, czy zostało zdefiniowane kiedykolwiek, gdzie ta przestrzeń się fizycznie znajduje? Czy ona się w ogóle fizycznie gdzieś znajduje, czy to ma coś wspólnego z kosmosem, czy takie pojęcie jak pójście do nieba ma coś z tym wspólnego, czy to jest tylko jakaś przestrzeń duchowa, a z przestrzenią fizyczną nie ma nic wspólnego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie. Tutaj się z tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie zmagali hollywoodzcy reżyserzy, którzy wyobrażali sobie niebo jako miejsce gdzieś tam w oddali, otoczone dziwnymi górami. Zobaczymy, co myśli na ten temat Bruce Moen. In a very few cases, the deceased people did talk about where they were. W bardzo niewielu przypadkach, ale jednak zmarłe osoby mówiły o tym, gdzie się znajdują. That we could describe as places within physical reality. Mówiły o takich miejscach, które moglibyśmy opisać jako mieszczące się w naszej przestrzeni fizycznej, w rzeczywistości fizycznej. But typically these were places like the home they had lived in or the place where they had died.
ale zwykle były to miejsca takie jak dom, w którym mieszkali za życia, albo po prostu miejsce ich śmierci. I would say that in my experience, the deceased are not living in what we would call physical reality. Ale z mojego doświadczenia wynika, że zmarłe osoby raczej nie żyją w naszej rzeczywistości fizycznej. They live in what we would call non-physical reality, and their actual location may be close to some place in physical reality that could be close enough to the home where they lived that it appears to them that that's where they are. One raczej egzystują w rzeczywistości niefizycznej. Jednak może to być blisko na przykład miejsca, w którym zmarły, domu, w którym mieszkały. Dlatego mogą mieć takie wrażenie, że właśnie tam są. Proszę Państwa, przypomnę, że moim gościem jest Bruce Moen. Zbliżamy się powoli do końca. Jeszcze damy szansę pani Magdzie z Warszawy. Halo? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, słuchamy Panią. Ja przepraszam, ale taki może mało taktowny telefon. To znaczy, ja wierzę w życie po życiu, ale pewność, jaką pan Moen się wypowiada, jakże świadcząca o tym, że on się swobodnie porusza po tej i po tamtej stronie, że tak to określę, budzi co najmniej moją nieufność. Odpowiedź na żadne pytanie zadane mu nie pozostaje bez odpowiedzi. Skąd jest ta jego pewność? Ja rozumiem, że robił wiele eksperymentów, ale chyba nie ma możliwości, żeby nikt nas tutejszych na tej stronie rzeki był tak poinformowany. No zobaczymy, co powie Bruce Moen. Dziękuję pani Magdo. Skąd to pana taka pewność? First of all, I would say that we could liken this to... let's say for a moment that I own the Hubble telescope. Porównajmy to do takiego, posłuszmy się przykładem. Powiedzmy, że posiadam teleskop Hubble'a. Hubble'a. And let me say that I am the only one who has ever looked through this telescope. I załóżmy, że jestem jedyną osobą, która kiedykolwiek posługiwała się takim teleskopem. And I describe to everyone what I have seen. That no one else can see because it's too far away. I opisuję wszystkim pozostałym to, co widziałem. Nikt inny oczywiście tego wcześniej nie dostrzegł, ponieważ jest to zbyt daleko. Then I would say, you should not believe a word I say about what is there. Ale mówię jednak, nie powinniście wierzyć ani jednemu słowu, mojemu słowu na temat tego, co się tam znajduje. Instead, you should have your own telescope. Zamiast tego powinniście zdobyć swój własny teleskop. And look for yourself. I patrzeć przez niego sami. And that is why I'm here in Poland. I to właśnie jest przyczyna mojego pobytu w Polsce. I teach a simple system of concepts, techniques and exercises. Nauczam prostego systemu ćwiczeń, daję narzędzia. That like a telescope are used to focus something. Które, tak jak teleskop, mogą być używane do obserwacji, do koncentrowania się na pewnych obszarach. But they don't focus light, instead they help you learn to focus your mind. Ale one nie polegają na tym, że posługujemy się tutaj koncentracją światła. One pozwalają skoncentrować nasz umysł. And to do this in a way that you can look through it with your own mind, make your own observations, and come to your own conclusions. I dzięki temu możemy własnym umysłem ogarnąć te rzeczy, dojść do własnych wniosków, obserwować. And that I'm an engineer, I'm a person that's very hard to convince of these things. Muszę powiedzieć, że jestem inżynierem i bardzo trudno jest przekonać mnie do czegokolwiek, zwłaszcza do tego typu rzeczy. And very thick-headed. I jestem bardzo twardogłowy. And I will say that this is not something that only I can do. Ale muszę powiedzieć, że to nie jest coś, co tylko ja potrafię robić. Anyone can learn to use this metaphorical telescope and look for themselves and come to their own conclusion.
każdy, dosłownie każdy może nauczyć się posługiwać tymi narzędziami i dojść do własnych wniosków. Myślę, proszę Państwa, że jest to piękna konkluzja, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund i mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze spotkać się z Bruce'em. Jest taka szansa. Sebastian Minor. Mówimy o jutrzejszym kongresie tutaj w Warszawie i mamy też dobrą wiadomość dla słuchaczy TOK FM. Tak, jest niebywała okazja spotkać się osobiście z panem Bruce'em Moenem, zobaczyć go, poznać jego drogę, którą przebył do uzyskania tej pewności. Jutro w sali kongresowej w Warszawie od godziny 10 do 21 będzie odbywał się kongres Życie nie umiera, poświęcony właśnie tej tematyce. Mamy 5 biletów dla słuchaczy, którzy zgłoszą się dzisiaj i otrzymają bezpłatne wejściówki. Wszyscy pozostali są zaproszeni przed wejściem A w sali kongresowej od godziny 9 do 10. Proszę Państwa, czekamy na telefony. Przypomnę, 5 wejściówek 022 555 3040. Ja ogromnie dziękuję za udział w audycji. Bruce, thank you very much. I Robert, dziękuję. Pięknie. Proszę Państwa, to był Bruce Moen. Dziękuję też za udział i tłumaczenie Asi Mądrzak, a także dziękuję. Sebastian Minor był moim gościem. Zapraszam na, za tą wizytę. Zapraszam na kolejną audycję, drodzy Państwo, za tydzień. Tydzień minie bardzo szybko. Do usłyszenia.